Wiemy już, jaką rolę pełni tak zwany inicjalizator. Wiemy także, jak odwołać się do atrybutów instancji, do atrybutów obiektu. Teraz omówimy dwa kolejne tematy. Przede wszystkim pokażemy, jak stworzyć metodę, czyli taką funkcję zdefiniowaną wewnątrz klasy oraz jak używać zmiennych klasy. W tej chwili mamy pewien problem, ponieważ jeśli chcielibyśmy wyświetlić informacje na temat jakiegoś produktu, czyli wartości, wszystkich atrybutów danej instancji, no to musimy to robić po kolei, musimy tworzyć trzy odwołania. Czyli dobrym pomysłem będzie stworzenie metody, która będzie wyświetlała wszystkie informacje na temat danego produktu. Usuńmy trzy ostatnie odwołania, pozostawmy tylko te dwie instancje, no i stwórzmy sobie teraz taką metodę. Nazwiemy ją na przykład display, podkreślenie info, czyli wyświetlaj informacje. Jedyny atrybut to self, ponieważ metoda będzie wywoływana na rzecz danej instancji, czyli chcemy wyświetlić informacje na temat danego obiektu. No i teraz będziemy musieli wprowadzić po kolei trzy polecenia print i po prostu chcemy na ekran wyprowadzić wartości tych atrybutów. Skoro metoda będzie wywoływana na rzecz instancji, to musimy na pewno użyć self. No i na początku wyświetlimy pierwszy atrybut, czyli name. Potem użyjemy polecenia print, użyjemy znowu self, wyświetlimy drugi atrybut price, no i ten schemat możemy powtórzyć. Używamy print, odwołujemy się do self, czyli do bieżącej instancji, no i oczywiście wyświetlamy wartość trzeciego atrybutu kategoria. Skoro mamy już taką metodę display info, to możemy ją wywołać na rzecz pierwszej albo drugiej instancji, czyli tworzymy bardzo proste odwołanie. Używamy p1, Używamy metody display info bez żadnego parametru i uruchamiamy ponownie program. Zauważmy, że zwrócone zostały informacje na temat pierwszego produktu, pierwszego obiektu, ponieważ wywołaliśmy tę metodę na rzecz zmiennej P1. No i teraz w taki sam sposób możemy użyć P2, używamy tej samej metody display info, czyli zwrócimy informacje na temat pierwszego i drugiego obiektu. Wyświetlone zostaną wartości tych trzech. Atrybutów. To teraz może popatrzmy na jeszcze jeden przykład. Chcielibyśmy stworzyć taką zmienną, która będzie na bieżąco przechowywała liczbę obiektów. Przy czym zmienna nie będzie atrybutem instancji, ale będzie składnikiem całej klasy. Czyli musimy ją zdefiniować poza wszelkimi metodami wewnątrz klasy product. Nazwiemy na przykład product podkreślenie count, czyli liczba produktów i początkowa wartość tej zmiennej to 0. Chcemy, żeby przy każdym utworzeniu nowego obiektu, nowej instancji wartość tej zmiennej productCount zwiększana była dokładnie o 1, czyli będziemy musieli inkrementację dodać oczywiście wewnątrz naszej metody init. Tylko pamiętajmy o tym, że nie jest to atrybut produktu, nie używamy więc self, tylko jest to składnik całej klasy, a więc najpierw odwołujemy się do naszej klasy Product, no i teraz odwołujemy się do tej zmiennej Product Count. Chcemy przy każdym wywołaniu metody init zwiększyć wartość o 1, czyli zasada działania będzie bardzo prosta. Tworzymy nowy obiekt, potem używamy inicjalizatora, czyli utworzymy dwa obiekty, to oczywiście wartość product count zostanie zwiększona do dwóch. Jeśli utworzymy pięć obiektów, to wartość naszej zmiennej zostanie zwiększona do 5 i tak dalej. Przy czym potrzebna nam będzie teraz metoda, która będzie wyświetlała liczbę wszystkich dotychczas utworzonych obiektów, liczbę wszystkich produktów, a więc wartość tej zmiennej product count. Naszą metodę nazwiemy powiedzmy display podkreślenie count, czyli wyświetlaj liczbę. Nie będzie ona przyjmowała żadnych parametrów, nawet self, ponieważ metoda będzie wywoływana na rzecz całej klasy, a nie na rzecz konkretnej instancji. No i teraz będziemy musieli na pewno odwołać się do całej klasy i chcemy sprawdzić bieżącą wartość naszej zmiennej product. Count. Przy czym chcielibyśmy całość wyprowadzić na ekran, czyli na pewno będziemy musieli otoczyć nawiasem i na początku dodamy polecenie Print. Uruchomimy program, nie pojawił się żaden błąd, czyli mamy właściwą składnię. Oznacza to, że będziemy teraz mogli wyświetlić liczbę wszystkich utworzonych dotychczas obiektów, wszystkich produktów czy instancji. Pamiętajmy o tym, że jest to zmienna klasowa, czyli nie wywołujemy jej na rzecz konkretnego obiektu, ale na rzecz całej klasy, czyli rozpoczynamy od product. Teraz, oczywiście, używamy metody display count z pustym nawiasem. Spróbujmy program uruchomić jeszcze raz. Zwrócona została dwójka. No i wszystko się zgadza. Utworzyliśmy oczywiście dwie instancje. To, może teraz, w górnej części, przed tworzeniem nowych instancji, spróbujmy stworzyć takie samo odwołanie. Czyli product i metoda display count. Uruchamiamy program jeszcze raz i zauważmy, że na początku otrzymamy wartość 0. Tutaj wszystko się zgadza. Wywołujemy w tym miejscu nie został jeszcze utworzony żaden obiekt, czyli wartość zmiennej wynosi 0. Dopiero tutaj mamy dwa razy wywołanie metody init, czyli wartość na końcu zostanie zwiększona do dwóch. W każdym razie wiemy już, jak korzystać z metod klasy, które są wywoływane na rzecz konkretnej instancji. Wiemy także, jak tworzyć zmienne, które wywoływane są na rzecz całej klasy, a nie konkretnej instancji, nie na rzecz konkretnego. objeto